Dzień dobry, jestem Hailey Defred. to jest mój podcast Czerwona Kartka. Ze mną dzisiaj stary, dobry przyjaciel, eee, nie ma ksywy, ma imię i nazwisko, ale ja dzisiaj wymyśliłem mu ksywę Midas. Bo wszystko co dotyka, eee, no jak to powiedzieć, wszystko co dotyka staje się naprawdę złotem, mogę tak powiedzieć. Eee, z wszystkich gości, których miałem na pewno, jeśli chodzi o fame... Jest najmniej znany, bo działa bardziej z tyłu niż z przodu, ale od początku jak myślałem o swoim podcaście, chciałem go zaprosić ze mną Mateusz Jędrzejewicz. Witam się Manko, dziękuję za zaproszenie i za tak pochlebne słowa. Już na samym Byku, roku. jak później skończymy, musi zostawić 10 zł, bo nie mają z CGM-u kasy, bo chcę mieć efekt... Jak mówię, Mateusz Jędrzejewicz jest. Ja! C -c 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 -c. Jasne. <laughs> Juras już wiesz, miał zostawić i tak dalej. Mateusz, poznaliśmy się. Znaczy, ja teraz ci powiem, jak cię odbieram. Oprócz, że mamy częsty, często kontakt ze sobą, jestem strasznie upartym człowiekiem i jesteś jeden z nielicznych ludzi w Polsce, których słucham. Jeśli chodzi o zdanie, jeśli ja coś stworzę, lub jeśli nie wiem, bo też na przykład no, nie mam podobną rolę jak ty, ale na przykład ja, bo to już akurat wszyscy wiedzą, ja sprowadziłem Smolestego do Warnera, prawda? Okay. Też jakby mam nosek jakiś tam, wiesz. Kiedyś 100 lat temu też dużo pomogłem mesowi i tak dalej. I ty jesteś w tym, że tak powiem, no o wiele wyżej i jak ci dawałem kiedyś, czy nawet teraz ostatnio jak byłem u was i teraz ostatnio bardziej mailowo, bardzo, bardzo się zawsze liczę z twoim zdaniem I, masz, i nawet jak masz uwagi, to właśnie zawsze je słucham, przemyślam, tak jak miałeś uwagę co do haramu, żebym ten filmiki takie zrobił, widziałeś, że zrobiłem i tak dalej. Tu ludzie nie kumałem, ale to nie jest ważne. Um, pamiętam nasze pierwsze spotkanie takie fajne, byliśmy w Opolu w jakimś ogródku, nie pytaj mnie gdzie i opowiedziałeś mi całą historię. Skąd byłeś? Pamiętasz w ogóle to, czy nie pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. Chyba, chyba wiem o czym mówisz. Byliśmy w jakimś ogórku, byliśmy w stepach, później pojechaliśmy na miasto po prostu sobie zjeść tak, obiad. Tak tak, 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 tak. I byliśmy tylko ja i ty. Wtedy miał, miała wyjść płyta jeszcze Reddy Spinacz i, i opowiedziałeś mi, jeśli dobrze pamiętasz, właśnie skąd jesteś, jak się wziąłeś wtedy do stepów. I jakbyś mi m, ludziom, słuchaczom, widzą opowiedzieć to, co mi właśnie wtedy opowiedziałeś. Jasne. Więc ja jestem ogólnie z małej miejscowości na Dolnym Śląsku, z malowniczej i pięknej Bystrzycy Kłodzkiej. I tak naprawdę, no ta historia może brzmieć troszkę infantylnie, ale taka była. No, tak naprawdę całe swoje życie, już odkąd stałem się w ogóle świadomym człowiekiem, związałem z hip-hopem początkowo jako słuchacz, później zaczynałem jako niezależny dziennikarz. I miałem taką jedną zasadę jako początkujący dziennikarz, że starałem się nie mówić o ludziach źle. Czyli zaczął kiełkować we mnie już taki troszkę, troszkę PR-owiec, To wszystko działo się nieświadomie, aczkolwiek ludzie. Ile to jest lat temu? 2010-11? Okay. No tak, nie dużo. 7, okay. 8 lat. Mm, więc tak, więc miałem taką zasadę, że starałem się nie mówić o nie mówić o ludziach źle, nie dopisywać jakiejś całej ideologii mm, do tego, w jaki sposób artyści podchodzili w ogóle do, do dziennikarzy, bo doświadczenia miałem różnie, różne, ale, ale starałem się mówić o nich dobrze, więc tak jak mówię, kiełko, zaczął kiełkować we mnie jakiś piarowiec, czego nie do końca sobie wtedy zdawałem sprawę. E, dziennikarstwo muzyczne, rapowe w tamtych latach. Nie było zbyt zaawansowane, o czym też pewnie dobrze wiesz. Nie, nie, nie było czegoś takiego jak branża dziennikarska. Tak naprawdę wystarczyło chcieć, wystarczyło mieć dyktafon i chęci, i zapał do tego, żeby za tymi artystami chodzić, żeby pisać do menedżerów i, i się z nimi umawiać, bo też. Często w internecie, pojawiały się, w internecie pojawiały się wywiady internetowe, ale tak, nie, nie byłem fanem w ogóle tego typu rozmów, że spisywałem 10 pytań, ktoś mi odpisywał i miałem z tego skleić rozmowę, ponieważ nie było możliwości nawiązania żadnej interakcji, nie, nie można było żadnych wątków pociągnąć, ani no po prostu pozwolić rozmowie płynąć swoim torem, tak jak robimy to teraz, prawda? Więc ja starałem się rzeczywiście poznawać ludzi, bywać na tych koncertach, kupować płytę naprawdę sporo pieniędzy w to inwestowałem, mimo że nie posiadałem ich zbyt wiele w tamtym czasie. I tak, i tak, od kontaktu do kontaktu zacząłem być troszkę w środowisku rozpoznawalny już jako dziennikarz, który mówi dobrze. W międzyczasie przeprowadziłem się do Opola, w którym prężnie działało Step Records. I nie ukrywam, że mój moment y, y, przeprowadzki też w głowie gdzieś zakiełkowała mi myśl, że fajnie by było tych ludzi poznać, a nuż, y, a nuż coś zrobimy fajnego razem. No i że step rekord. Tak, tak, tak. I z racji tego, że to było małe i bardzo klimatyczne miasto. E, imprezy hip-hopowe były mm, może takie hermetyczne, troszeczkę. W sensie jak było się już na kilku imprezach hip-hopowych, to naprawdę łatwo było, łatwo można było już rozpoznawać osoby takie, które tam się pojawiają z miasta yy, i jakieś tam kontakty nawiązać. I na jednej z takich imprez poznałem Pawła Kroka, współwłaściciela, twórcę Step Records. I tak od słowa do słowa umówiłem się na, na jakieś pierwsze wywiady z artystami. No i po jakimś czasie okazało się, po, po tych wywiadach okazało się, że firma rozwija się na tyle prężnie, że potrzebują kogoś, kto zajmie się PR-em. PR-em i ogólnie prowadzeniem firmy. W ogóle to była bardzo szalona historia tak naprawdę moje dołączenie do Step Records, bo dołączyłem tak naprawdę jako początkujący dziennikarz z ulicy z kilkoma fajnymi tekstami, a dostałem propozycję tak naprawdę poprowadzenia raczkujące jeszcze wtedy, ale jednak w wytwórni muzycznej, czego się bez zastanowienia podjąłem. I kto, kto, kto był z pierwszych artystów, których miałeś pod... Pod sobą, no bo z moich czasów, a to jest też parę lat temu, był Dawid, który miał jakby połowę i ty miałeś drugą połowę, dobrze mówię? Tak, by, jeżeli chodzi o ten records, to... Przez dłuższy czas prowadziliśmy to z Dawidem, Szynolem, można powiedzieć, w duecie, dzieląc się projektami, tak abyśmy w danym kwartale rozdysponowali rozdysponowywaliśmy pracę między sobą w ten sposób, żeby żaden z tych projektów nie ucierpiał i żebyśmy mogli należycie je wypromować. Później, wraz z rozwojem sieci dystrybucyjnej Step Records, bo Step Records stało się dystrybutorem, podzieliliśmy się całkowicie dwoma działami w firmie: Mianowicie, Dawid zajął się stricte dystrybucją, ja zająłem się stricte wytwórnią. Dotrudniając dodatkowe osoby i, i tworząc już stricte label muzyczny i wytwórnie składającym się już nie tylko z dwóch osób, tylko już z całego teamu, który pracował nad, nad promocją. Kto był w ogóle jeden z pierwszych artystów PIH? Jarecki? Wiesz co, w momencie, kiedy ja dołączyłem do Stabrechorst, Stabrechorst było po wydaniu Kwiatów Zła, było po wydaniu procederu Tomka Hady Świętej Pamięci e, i e, właśnie wtedy chyba ukazywał się album Jarecki, Byrka, no. Mucha nie siada, aczkolwiek ja, jakoś dołączyłem w wakacje i ta płyta była świeżo po ukazaniu, więc... Zajebista ja... płyta. Świetna, aczkolwiek... Nie poszła. Nie poszła, e, no nie w czas. Tak, tak wydaje mi się, że troszkę chłopaki wyprzedzili swoje czasy. W ogóle Jarec, Jarecki jest jeden dla mnie z takich top raperów, którzy powinni być mega na fejmie, jeśli chodzi o umiejętności, wszystko, a nie jest aż taki znany, prawda? Wiesz co, Jaryckiego to tak naprawdę, nie wiem, czy nazywanie Jareckiego raperem nie jest dla niego krzywdzące, bo on jest raperem, artystą, wokalistą, no, no. artystą w pełnym tego słowa znaczeniu i zastanawiam, mam obawy, że jego wielofunkcyjność, nie wiem jak to nazwać. Dobrze mówić, e, dobrze Wielofunkcyjność mówić. mogła sprawić i, i, i jego jakieś ambicje muzyczne, które spełniał, bo zauważył, że każdy projekt Jareckiego czymś się różni, przez co on nie był w stanie trafić do jakiejś konkretnej niszy, tak? bo, bo on cały czas, cały czas zmieniał stylistykę, w jakiej się obraca. E, jego album, styl do chwil, to był, był album funkowy, tak. Mhm. Muzyka. Album Mucha Nie Siada, no to było bardziej brudne południe i, i, i Krank. Dużo takich no, klimatów no. tam było w Polsce i to wtedy jeszcze nie było popularne. No. Z, zaznaczmy, że, że, że to było co? Taka muzyka w Polsce. Przecież tam single robił DJ 600, no. chyba tytułowy, z tego co pamiętam. Ale był tam utwór fenomenalny. Tak. Jesus, jak to usłyszałem, pamiętam, wtedy pracowałem w Polsacie kumpel mi puścił to, typu, przychodziliśmy do pracy 5-10 minut wcześniej, puścił mi ten link na YouTube. Nie znałem typa. I typu, what? Ameryka w Polsce. Wiesz, o clip, jego flow. Nie, no w ogóle dla mnie... Wiesz, co najfajniejsze w tym wszystkim było to, że, że to była stylistyka ze Stanów Zjednoczonych, ale to, to było nasze. Tak. On tam nie, no to, to nie było Science Fiction, tak? Mm. Bo, bo często te próby y, y, przeszczepienia Brudnego Południa wczesne w Polsce. Y, no, różnie to wychodziło. No tak, 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 tak. W sensie nie, nie, było, nie było to naturalne, moim zdaniem, a to jest jednak ważne, żebyśmy jednak zdawali sobie sprawę z tego, że jesteśmy w Europie Wschodniej, jakieś warunki tutaj panują takie, a nie inne, i żeby ta muzyka jednak była odzwierciedleniem tego, w jaki sposób my tutaj sobie y, egzystujemy. I teraz tak, pytanie moje kolejne, więc y, kończąc na razie Step, bo byłeś tam, Twoje trzy największe. Sukcesy, teraz mówimy komercyjne i wpadki. I wpadki to nie znaczy, bo tak jak mówimy, Jarecki jest żadną wpadką, ale jest wpadką dla Wetworni no bo nie, no, nie sprzedał płyt. Czyli dwie plus i dwie minus, albo trzy na plus, jedna wpadka, no jakbyś mógł. Okej, okay, więc y, wydaje mi się, że najłatwiejsze, najłatwiejsze to wskazanie, wiadomo, sukcesów. No, moim i moim ogólnie wytwórnianym naszym największym sukcesem jest projekt Gang Albanii, który powstał na potrzeby chwili i, i z góry było założone, że, że to jest zrobione na chwilę. W oparciu o jakieś nastroje różne na scenie, no, w oparciu o to co działo się w internecie, co działo się w marketingu. Mm, no i, I tak naprawdę tak, poznanie Popka i dołączenie Popka do Step Records był to najbardziej e, przełomowy moment, mm, ponieważ postanowiliśmy sobie zakpić z, z różnych tendencji marketingowych, z estetyki muzycznej, tak naprawdę postanowiliśmy zakpić sobie ze wszystkiego mm, i cała doza szaleństwa i, i hardkoru, który tam miał miejsce, no po części była reżyserowana, czego nikt z artystów też nie ukrywa, więc nie zdradzam tutaj żadnej, żadnej tajemnicy, że, że część ruchów, które tam były wykonywane była, była po prostu zaplanowana. Fakt faktem, że odbiór tego projektu przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się tego, że, że, że pójdzie to wszystko tak daleko, więc tak. Pierwszym największym sukcesem jest, jest na pewno Gang Albanii. Jeżeli chodzi o drugi sukces, to myślę, że Bal Maturalny, również współ, współ, współtworzony z Robertem pod kryptonimem tutaj Alibaba na projekcie Bal Maturalny, który jest podwójną platyną w tym momencie. Połączyliśmy dwa światy pop, rock. I hip-hop, czyli tak naprawdę trzy światy, próbowaliśmy je połączyć. Z całkiem fajnym odbiorem się to spotkało. A jeżeli chodzi o mój taki prywatny sukces i, i moja, moją ulubioną płytę, którą prowadziłem w Step Records i w którą tak naprawdę się mocno zaangażowałem menedżersko, to jest płyta Włodiego, wszystko z dymem. Może nic odkrywczego tutaj nie powiem. Aczkolwiek, no, Włodziej był jednym z, z artystów, e, którzy bardzo duży wpływ na mnie wywarli. Jak e, byłem młodym człowiekiem, który zaczynał sobie słuchać rapu Molesta. To była jedna z pierwszych kapel e, i, i dołączenie Włodiego do Step Records, po pierwsze było dla ludzi sporym zaskoczeniem, ale w momencie, kiedy wiedziałem, że będę z nim pracował, po, pracował to poczułem, że tak naprawdę będę mógł się wykazać e, menedżersko przy tym projekcie, ponieważ ja po prostu czułem to, co on robi. Tak, I uważam, że zrobiliśmy świetny album. Płyta jest złota, i jest to jedna z tych z wielu złotych płyt, którą w swojej gdzieś kolekcji posiadam, ale ona ma dla mnie szczególne miejsce. A minus? Właśnie zależy, co ja mam, co mogę zaklasyfikować jako. No, że, że tak jak, że, no, że nie sprzedało się po prostu. Mateusz. Coś, co myśleliście, że pójdzie, a nie poszło. Każdy ma taki fakap. Najwięksi wytwórnia w Stanach też. Co... Tak zaznaczyłbym, że nie nazywałbym fuck upem. Dużo w Step Records próbowaliśmy, bo w pewnym momencie mieliśmy ambicje stworzenia wytwórni, który nie da się zaklasyfikować jako wytwórnię taką, taką lub taką. Chcieliśmy po prostu wydawać dużo muzyki, dobrej muzyki. Chcieliśmy stworzyć team, który będzie w stanie wypracować już określoną jakość i... No dobrze wiesz Red w Polsce jak to jest z, z debiutami możesz wydać zajebistą debiutancką płytę a jeżeli nie pojawi się iskra jakiś zbieg okoliczności który sprawi że, że twoja uwaga zostanie ym, że, że twoja u, że, że uwaga słuchaczy nagle s, s, skupi się na tym artyście no to możesz przepaść po prostu w oceanie prawda no, bo żyjemy też w czasach zalewu muzy za, zalewu muzyką no, i to tak, my tak. musimy walczyć o słuchacza a nie y, słuchacz y, o nas. i Jednym z artystów, w których. Mieli... W ogóle troszkę tutaj dobudowuje ideologię teraz do tego wszystkiego, ale przerażające w hip hopie jest to, jak szybko można wbić się na szczyt i jak szybko można z tego piedestału spaść. Jest naprawdę wielu artystów na przestrzeni, na przestrzeni ostatnich lat, którzy, którzy zaliczyli tego typu e, e, historię, typu szybka popularność i, i, i szybki spadek. Ale wracając do, do Twojego pytania, jednym z artystów, w których mocno wierzyliśmy, który miał świetne teksty i był nietuzinkową naprawdę osobowością, był rower, którego niestety płyty no, nie sprzedawały się tak jak, tak jak on na to zasługiwał i, i tak jak chcieliśmy. On z Kielc tak. był, nie? Znaczy tak, jest. Tak. Tak, no to był w ogóle świetny gość, totalny abstynent, doktor filologii polskiej, który prócz tego, że zajmował się raper, rapem, zajmował się poezją, no naprawdę, naprawdę ciekawa, ciekawa osoba, wokół której w pewnym momencie zrobiło się głośno, aczkolwiek z niewiadomych dla mnie pobudek, nagle, nagle ta zajawka przycichła, z tego co wiem rower nadal działa sobie niezależnie, tłoczy jakieś mniejsze nakłady i sobie tam do tych swoich zagorzałych fanów trafia, to było dla mnie też przykre, powiem Ci, że przez te, przez te wszystkie lata w tym polskim hip-hopie bardzo dużo razy się rozczarowałem przez niezrozumienie niezrozumienie słuchaczy, niezrozumienie rynku do pewnych trendów, które chcieliśmy wprowadzać i teraz jako wydawca muszę często hamować swoje ambicje Albo nawet hamować artystów i tłumaczyć im, że słuchaj, nie możemy tego w ten sposób zrobić, musimy, musimy coś z, z, powiedzieć w inny sposób, inaczej przedstawić, bo, bo to po prostu nie osiągnie sukcesu. Ale co, co, cały czas odbijam od pytania, nie chcę unikać odpowiedzi. Jednym z artystów, w którego też mieliśmy bardzo dużą wiarę i który miał duży potencjał, był haju z Wrocławia. Wydaliśmy, wydaliśmy jego album Utopia który również mimo że był wyprodukowany na naprawdę bardzo dobra jakość zarówno teledysków, jak i muzyczna, cała oprawa wizualna była, była na wysokim poziomie. Staraliśmy się to wypromować, jak mogliśmy, aczkolwiek no, niestety nie spotkało się to z zainteresowaniem słuchaczy. I, i z tego co wiem, no, to po tej płycie haju już nie, nie, był, nie, nie był już tak aktywny, jak, jak do tej pory. Z czego no, przykro mi z tego powodu po prostu. Dobrze, i teraz pytanie do ciebie. Bo to wszystko się zgadza, jest fajne, ale nie przez to bym cię tu zaprosił. Bo co, dostaję maila od ciebie, bo myślę, że to jest taki mail, co wyszłaś do, że tak powiem, osób, które współpracowałeś. Pewnego dnia dostaję maila od ciebie, że kończysz właśnie współpracę i że będziesz wezbę mafii. Oczywiście <laughs> wiem, co to jest. Kiedy wysłałeś tego maila? W czasie? Teraz, dwa lata temu to było? Mm, wiesz co, to był 2016 grudzień, wtedy no, kończyłem, no, kończyłem swoją przygodę. No i dostałem tego maila, jak myślę, że dużo osób, no i, i mówi, okej, okay, dobra, SB Mafia, kojarzę, jaram się, przecież ja tam, sam wiesz, jakieś tam refreny i, i, i dla Neyle, i dla, i dla Białasa, i nie wiem, coś tam jeszcze, czasami coś tam, i dla bdos zrobiłem. I SB Mafia już była marką, ale ty tam przechodzisz i nagle jest bum! I dlatego na początku pozwoliłem sobie nazwać cię Midasem, bo w moim przekonaniu, no, wpadłem raz do ciebie prywatnie, cię tam zobaczyć, ale w moim przekonaniu wiem, że ty miałeś na pewno, no, na pewno materiały, jakie chłopaki wydali i, i nie ujmując, że Lanek jest zajbistym producentem, bo jest, że Białas jest kozakiem, i że nie wyłączyłem swój telefon, brawo ja. To ja wiem, że swoje 5 czy nawet 15 groszy są, czy nawet 85 groszy są twoje. Jakbyś mógł teraz o tym powiedzieć, dlaczego papa Step, skąd chłopaka z Opola, bo wiesz, nie, ja nie wiem, nie, kto cię znał z chłopaków ZSB, że. do niego no, nie znam. No, to jest moje pytanie. Wiesz co, to zaczynając w ogóle może od, od tego, że postanowiłem zakończyć, zakończyć swoją przygodę ze, ze Step Records, który tutaj serdecznie wszystkich pozdrawiam. Bo ja cały też czas, pozdrawiam. Cały czas utrzymujemy cały czas, cały czas kontakt i udało nam się zakończyć współpracę w, w jak najbardziej polubowny sposób. Wiesz co, jest, była to zupełnie naturalna kolej rzeczy, bo w momencie, kiedy jesteś w jakiejś organizacji tak naprawdę od zera i przechodzisz przez, przez, te, przez wszystkie etapy mhm. rozwoju... No, w pewnym momencie doszedłem do ściany, bo poczułem, że nie wiem, co ja tu mogę więcej, więcej zrobić, prawda? Że, że przeszliśmy, przeszliśmy od, od firmy, która zatrudniała trzy osoby okres do, do firmy, w której pracowało trzydzieści kilka osób, jak, jak odchodziłem od firmy, która, miała, która nie miała złotych płyt do, do firmy, w której nie mieściły się one już na ścianie biura, które już nie było najmniejsze. Prawda? No, i wiadomo, że to też odcisnęło piętno, troszkę psychiczne. Można, można poczuć się wypalonym delikatnie, więc po prostu po latach w tej organizacji poczułem, że zadałem sobie pytanie, co ja mogę więcej zrobić dla tej firmy i co ta firma może zrobić więcej dla mnie. No i uznałem, że jestem po prostu, że, że potrzebuję zmiany i to radykalnej zmiany, że potrzebuję sobie jeszcze troszkę może udowodnić, bo mam tak, że rzadko czuję się po prostu szczęśliwy i spełniony. Cały czas gdzieś staram się pędzić, pędzić do przodu i zmieniać, zmieniać pewne rzeczy. No i tak naprawdę wszystko się zmieni, wszystko jest powodem tego, że Wydaliśmy w step rekord spłytę białasa rehab. Wtedy tak naprawdę Step Records i SB Mafia to były dwa odmienne bieguny tak naprawdę muzyczne i, i w ogóle dołączenie Białasa do naszej ekipy było też dla mnie i dla wielu, dla wielu szokiem. Ale tak naprawdę jak się poznaliśmy to, to od razu jakaś taka wybitnie fajna chemia się wytworzyła. Jestem cały czas wielkim fanem etyki pracy Białasa, który jest można powiedzieć muzycznym terminatorem. I fajne w się było to, że on potrafił zaufać, zaufać sztabowi promocyjnemu, tak bym to nazwał, jeżeli chodzi o, o patenty, patenty promocyjne i, i całą wizję na to, w jaki sposób pchnąć ten album dalej, bo w naszej pracy często tak jest, że artysta ma jakieś swoje przekonania i ciężko jest go przekonać do czegoś, co jest dla niego tak naprawdę dobre. U Białasa nie było tego problemu. Białas dostarczył, dostarczył płytę, omówiliśmy plan promocji, rozpisaliśmy sobie wszystkie procesy, w których musimy wziąć udział i Białas je ja po prostu konsekwentnie wykonywał. Także to była, jed, to była jedna właśnie z płyt, w, w, przy których praca była dla mnie naprawdę przyjemnością. Wszystko szło jak należy. Czułem, że artysta rozumie, czułem zaufanie, a to jest jednak bardzo ważne. Jeżeli czujesz, że ktoś ci ufa, to no też w, in, inaczej do tego projektu się podchodzi, prawda? No i doszliśmy. Ta, ta płyta ukazała się bodajże rok, rok przed moim odejściem. Byliśmy w stałym kontakcie i to też nie wyglądało tak, że chłopaki mnie ze STB Records wyciągnęli, tylko wiedziałem, że oni mają plany. Zezby e, Mafia. To, to nie było tak, że SB Mafia mnie wyciągnęła. No, właśnie, bo ty... No, 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 no. Y... To wszystko tak naprawdę to jest szczęśliwy zbieg okoliczności. Wiedziałem o tym, że chłopaki próbują postawić label. Bardzo odpowiada mi estetyka muzyczna, w której się obracali, bo to też jest jeden z powodów mojego przejścia, że po prostu ja chciałem taką muzykę w Polsce wydawać, chciałem te trendy, te trendy tutaj przecierać i, i, i lansować. Więc, więc tak. Przez Białasa poznałem Solara, z którym też słopałem bardzo fajny kontakt. Jeżeli chodzi o podejście do pewnych spraw, podejście do biznesu, podejście do promocji, podejście do inwestycji? I tak od słowa do słowa po prostu wyszło, że oni potrzebują kogoś takiego jak ja, są mi w stanie zaufać i, i dlatego postanowiłem no, zmienić tak naprawdę całe swoje życie i tutaj się przenieść. jak jest? W ogóle teraz pytanie, jak jest, mieszkając w Opolu, który, miasto w ogóle, które uwielbiam, także, żeby nie było ten, do wiadomo, do stolicy Polski. Wiesz, co wszystko ma swoje plusy i minusy. Opole było małym miastem, aczkolwiek z pełnym dostępem do kultury. Nawet koncertowo to miasto przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki całkiem nieźle funkcjonowało. Więc można było sobie przyjemnie żyć bez tych wszystkich minusów tutaj warszawskich, typu kolejki, korki, dojazdy i tak dalej. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o specyfikę biznesu, w jaki się obracamy, to zauważam potężną różnicę mieszkając tutaj już ponad rok w Warszawie i rozwijając firmę muzyczną. No, przykładowo nawet jestem tutaj dzisiaj, tak? Z Opola prawdopodobnie ciężko by mi tutaj było dojechać, a jakbym już jechał, to byłbym tu po pięciu godzinach jazdy samochodem i nie wiem, czy byłbym taki szczęśliwy. No tak, 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 tak. <laughs> więc, więc całe zaplecze medialne, kontakty, no wszystko dzieje się w Warszawie i uważam, że, że lepiej prowadzi mi się firma tutaj, niż... niż Dobra, tam... jesteś, w jesteś w SB. Mhm. Dopiero cię zatrudnili. I, czyli to jest od nowa, ile? Prawie dwa lata temu. Tak? Dobrze mówię? Ile, ile, ile od ilu czasu jesteś? Tak naprawdę w Fazbo Mafii jestem od półtora roku. Dobrze, roku to od oficjalnie. półtora roku jesteś oficjalnie. Tak. Wychodzą dwa, będę knąć, kurwa mać sztosy. Bedi i Polon. Mhm. Ile procent z tego jest twojego wkładu, że takie projekty powstały? Wiesz co, ciężko powiedzieć, tak, nie, nie chciałbym sobie przypisywać jakiś spe specjalnie... Większy... Ale mów, mów po prostu szczerość, ziom. No. Wiesz co, nie, wiem, nie wiem, czy będę w stanie tutaj odpowiedzieć, że 25% to jest mój wkład. Ciężko, ciężko, mi to, ciężko mi to w ten sposób przedstawić, więc może opowiem, jak to widzę. Debiut BDS-a, fakt, jeden z najgłośniejszych debiutów dekady. Nie dekady? Tak, myślę, że dekady. Nie ma co się oszukiwać. Dużo kontrowersji. I powiem ci, że jeżeli chodzi o moją pracę z artystami, nie mam takiego podejścia, że za wszelką cenę muszę być przyjacielem artysty, i nie mam takiego podejścia, że jako wydawca i, i menedżer muszę artyście przyklaskiwać i za wszelką cenę realizować jego wizję. Jeżeli chodzi o BDS-a, my toczymy bardzo, bardzo dużo dyskusji odnośnie warstwy tekstowej jego płyt, odnośnie koncepcji, jaką, jaką ten chłopak ma na siebie i tak naprawdę my się często ścieramy i największą satysfakcję odczuwam w momencie, kiedy on mi stanowczo zaprzecza, że nie mam racji, że, 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 że nie zmieni czegoś, po czym po pół roku wraca do mnie i, i mówi, tak, miałeś rację, to co zrobiliśmy pół roku temu było złe, no bo też buduję sobie dzięki temu zaufanie i, i ta współpraca przynosi nie tylko korzyści jakieś wizerunkowo finansowe, ale też poznajemy się nawzajem i, i dzięki temu możemy coraz lepsze rzeczy razem wytwarzać, kiedy sobie ufamy i kiedy wychodzi, że już troszkę przeżyliśmy, także jeżeli chodzi o bds a debiut... Wszystko wyszło nieźle, aczkolwiek y, kilka rzeczy bym zmienił, tylko jeżeli bym te rzeczy zmienił, nie wiem czy nie wiem, czy bylibyśmy w tym momencie, w jakim jesteśmy, aczkolwiek plusem tego wszystkiego jest to, że pracujemy właśnie nad kolejną płytą BDS i Kubie producent, która ukaże się na jesień i czuję, że ten projekt będzie dużo bardziej przemyślany koncepcyjnie i że naprawdę wzniesiemy to na, na wyższy level. No bo po debiucie mm, udaje nam się robić już numery, które, które już pochodzą z tej płyty, na przykład 5-5, jest to jest to e, pierwszy single zwiastujący ten krążek i tam mieliśmy 20 milionów wyświetleń jakiś czas temu już, to przestałem tak naprawdę to odświeżać tak z dnia na dzień, więc no, 20 łaniań w Polsce to już no. jest naprawdę nieźle. Hmm. Jeżeli chodzi natomiast o, bo, bo, bo tak, BDS jest artystą, debiutantem, który na debiucie nie był do końca jeszcze sprecyzowany. On nie do, dużo, rzeczy, dużo rzeczy próbował uczył się, na, uczył się na własnych błędach, a jeżeli chodzi o biała Sailanka, współpraca z nimi była o tyle inna, że oni przyszli z gotowym pomysłem na siebie. Chcemy być tacy i tacy, przyniesiemy ci taką płytę brzmiącą europejsko, i moim zadaniem było złożyć to wszystko w całość i podzielić się doświadczeniem biznesowym, więc jeżeli chodzi o BDOS-a więcej rozmawialiśmy na temat koncepcji, na temat, na temat tematyki i specyfiki tego, tego produktu, który chcemy razem przygotować, natomiast Biała Silanek mieli bardzo sprecyzowaną wizję, w której realizacji pomagałem. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy możemy się spodziewać kolejnego polonu? Wiesz co, znając białasa, to kolejnego polonu nie możemy się spodziewać, dlatego że każda płyta białasa jest. To czy będzie kolejna płyta lanek? Białas, białas lanek. Tak, myślę, że mogę to oficjalnie powiedzieć w, w tym roku jeszcze. Tak, tak, tak. Także planujemy, żeby jesień, jesień była żeby jesień stała pod znakiem SB Mafi. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Mamy w tym momencie na tapecie właśnie płytę BDS i Kubi Producent, biała Silanek, czyli dwa duety raper producent. Do tego Solar pracuje nad projektem, który jeszcze jest, nie na tyle, nie, nie chciałbym zapowiadać, co to będzie za projekt, ale na pewno coś w tym roku dużego ukaże się od Solara, e, a ponadto... E... Jakiś na razie nowny macie jakiegoś koleś, jak nie możesz zdradzić ksywy, czy coś? Czy macie jakiegoś świeżaka, który, nie wiem, pod koniec roku, czy za rok rozpierdoli polską scenę? Wiesz co, mamy, nie, nie wiem czy nazywanie tych chłopaków świeżakami byłoby na miejscu, pewnie nie, aczkolwiek y, skupiamy się w tym momencie na promocji artystów takich jak Jan Rapowanie, jak y, Wiatr, jak White 2115 z ekipy BDSa. a i jest jeszcze Wiatr z Krakowa, który, którego tam debiutancki miks, tak bym to nazwał, wydaliśmy w zeszłym roku. Wykonaliśmy już troszkę pracy promocyjnej, aczkolwiek też będziemy chcieli na tego chłopaka mocniej postawić, ponieważ wyczuwamy u niego. Jakby to powiedzieć. Nutkę, nutkę wyczucia, która pozwala mu robić hity. Brakuje mu tak naprawdę ostatnich szlifów, i musimy razem doprecyzować, jaki, jaki on chciałby być. Więc tak, my jako SB Mafia będziemy, chcemy trudnić się, że tak powiem, w, we wpuszczaniu świeżej krwi na scenę. Będziemy to cały czas robić. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o artystów, którzy są zupełnie nieznani, jest wokół nas taka mała orbita, która, z którą gdzieś tam jesteśmy w kontakcie, ale nie chciałbym teraz rzucać księgi. To ile z um, raperów, artystów podpisanych teraz umową fonograficzną z Twoim labelem? Solar Biała z wiadomo, Umowa, umowa dożywotnia. BDS to jest 3, BTO 4, Jan Rapowanie 5, White 6, Wiatr 7 i wokalistka Zui. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. I wokalistka Zui. Czyli tak, mamy 7 artystów i wokalistkę. I też yy, musimy zdać sobie sprawę z tego, że yy, określony label. W cyklu rocznym ma no, jakieś sprecyzowane i określone moce przerobowe. Tak? No, nie, nie sądzę, żeby udawało się w jednej wytwórni bazującej na tych samych kanałach dotarcia wydać. Dziesięć płyt rocznie, które odbiją się szerokim echem. I nie będziemy chcieli za wszelką cenę, przynajmniej na tym etapie naszego rozwoju, nie będziemy chcieli za wszelką cenę pozyskiwać nowych artystów. Chcemy zadbać o tych, których już mamy zakontraktowanych i postarać się wywiązać ze zobowiązań jak najlepiej to możliwe, żeby każdy z nich poszedł po prostu po swoje. Byku, na zakończenie co mogę ci życzyć? Jeżeli mógłby, mógłbyś mi żyć, życzyć wytrwałości, siły i zdrowia, to jest najważniejsze. Przyszedł Ci to wszystko. Mój gość, Mateusz Jędrzejewicz, a.k.a. od dzisiaj Midas. Dziękuję Ci za zaproszenie. Dzięki. To jest czerwona kartka, jestem Red, Mateusz Jędrzejewicz, do zobaczenia. Dziękuję.